Witam po przerwie. Na naszej kanapie już kolejny gość. Tym razem Opera na Zamku, dyrektor opery pan Jacek Jekiel. Witam serdecznie. Witam panią, witam państwa. No właśnie, mamy przepiękny jubileusz. Przepiękny koncert jubileuszowy się nam szykuje w połowie stycznia. Opera na Zamku obchodzi 60-lecie, więc to taki no, przepiękny wiek, bym powiedziała. Wydaje się, że 60 lat to strasznie dużo, tak no, jak na życie człowieka, to już jest tak, człowiek myśli już bardziej o emeryturze niż o aktywności zawodowej, chociaż to nam ciągle zmieniają. Nie można się przyzwyczajać za bardzo. Nie można utrafić w tym momencie akurat, jakby to trafiło, znowuż jakaś zmiana i nagle się okazuje, że jeszcze trzeba trochę popracować. A teraz mamy same dobre zmiany, więc ale dla teatru 60 to nie jest tak dużo, ale jak się popatrzy na wiek La Scali, czy paru innych teatrów europejskich, to 60 lat to jest młodzieniaszek. Więc tego się trzymam, że to jest pełna wigoru teatralna scena, która jeszcze nie pokazała wszystkiego, co najlepsze. I to, co najciekawsze, najbardziej inspirujące, jest przed nami. Natomiast chcemy, aby ta okazja 60-lecia dała nam szansę sięgnięcia jednak do pewnej tradycji tego teatru, głównie jednak wywodzącego się z tradycji teatru muzycznego, gdzie ta muzyka i to, co się działo na scenie, było nieco bardziej frywolne, nieco bardziej wodywilowe, nieco bardziej lifestyle'owe. I pewnie dlatego pomyśleliśmy o takim programie do słuchania. No właśnie, co my tam zobaczymy? Bo to faktycznie będzie tak trochę taka sentymentalna podróż. No ale ja nie mogę tego zdradzić. No troszeczkę chociaż. Ja może troszeczkę tej kiecuni podnieść. Powiem tylko, że to będą najpiękniejsze arie operowe, operetkowe, musicalowe, które są wszystkim pewnie bardzo znane, ale to są nasze fragmenty inscenizacyjne, to są przez nas przygotowane aranże i w zupełnie nowym układzie choreograficznym. Więc to jest oryginalny program, połączony ze sobą fabularnie przez dwóch konferansjerów, bardzo mocno związanych z teatrem, Mirek Kosiński i Wiesiu Łągiewka, którzy zabawią się z nami w taką podróż trochę przez czas. Więc to się ogląda świetnie. Czujemy się, ci, którzy mają nieco więcej lat, bardzo młodzi. Ci, którzy są bardzo młodzi, czują się z kolei w nieco nostalgicznym nastroju. Czyli poprawiamy sobie humor. I chyba też o to chodzi, żeby takie okazje jubileuszowe jednak czcić radośnie, tak, z takim fajnym feelingiem. To nie inaczej. A nie w jakimś nastroju takim pompatycznej akademii, gdzie wręcza się medale, odczytuje błogosławieństwo, urbi et orbi i właściwie niewiele pozostaje z tego. Chyba od takiego świętowania należy odchodzić, bo na co, po co, to komu, to już nie te czasy, też mi się wydaje. A przyjemnie będzie na pewno spojrzeć jakby przez te lata, które minęły, jak to było w tej nowej aranżacji, więc ciekawe podejście dla tych, którzy są związani z Operą na Zamku już od wielu, wielu lat i odwiedzają ją bardzo chętnie. Sam koncert kiedy? Na kiedy zapraszamy wszystkich? I czy w ogóle jest sens zapraszać? Bo ja się zawsze pytam o bilety i zazwyczaj kiepsko to wygląda. Przygotowaliśmy niespodziankę. Znaczy spektakl 14, ten taki, na który zapraszamy pracowników byłych i aktualnych, jest oczywiście zamknięty, bo tak dużo osób przewinęło się przez operę, że tak naprawdę ta widownia mogła być trochę większa, gdyby wszyscy potwierdzili, ale nie zniechęcajcie się, przychodźcie, będzie fajna zabawa. Natomiast przygotowaliśmy niespodziankę na następny dzień i kolejny. To będą bilety dla szczecinian i dla mieszkańców regionu za 60 groszy. Na 60-lecie. Uwaga, trzeba pilnować naszej strony. Moment, w którym powiemy, że już sprzedajemy, wtedy ustawiacie się w kolejce i za 60 groszy dostajecie taki prezencik od nas. To jest inicjatywa naszej Instytutu Teatralnego. Zrobiliśmy taki eksperyment już w ubiegłym roku
na Britenie. Bardzo się to wszystkim spodobało. Kolejka była aż do szczytu ulicy Korsarzy. No właśnie chciałam się zapytać, bo to no, może być co mnie bardzo cieszy, też wywołuje pewną refleksję, że taki pociąg do kultury jest niebywały. Czasami jest kwestia jakby tego wyboru, czy buty dla dziecka, czy bilet do opery, albo coś tam innego. Więc od czasu do czasu, wydaje mi się, tak zachęcam wszystkich koleżanki, kolegów, dyrektorów, nie tylko w Szczecinie, a też w Polsce, żeby zrobić taki gest, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ci, którzy do nas nie przychodzą, to nie przychodzą trwale, że nie chcą. Mm-hmm. Nie, ja wierzę w to, że wszyscy mamy taką potrzebę uczestnictwa. To na pewno. I czasami musimy się jakoś zorganizować, więc trzeba tą organizację nieco nagłośnić i stworzyć pewne optymalne warunki. Ja oczywiście mam nadzieję, że ta domena publiczna gdzieś tam w Warszawie, w Szczecinie, bądź też może w Brukseli, nam zrekompensuje tą różnicę niedostatków finansowych, ale ja głęboko wierzę, że takie inicjatywy będą znajdowały zrozumienie, ponieważ my w ten sposób trochę też pokazujemy to, co potrafimy i jak ktoś przyjdzie, zobaczy, spodoba mu się, to już później kupi normalny bilet i powie, nie, to było tak świetne, że ja chcę przyjść, a jak nie, sorry. Dużo nie stracił, tak, dużo nie stracił, 60 groszy wydał, jak mu się nawet nie spodoba, to po prostu już więcej się nie pojawi, ale nie sądzę, żeby taka sytuacja miała miejsca. Ocenę jest to... zostawmy widzom. Dokładnie. Nowy rok zaczynacie no, wielkim wydarzeniem, bo faktycznie jest co obchodzić, ale też przyszły rok jest dosyć duże przedsięwzięcie, o którym już wspominaliśmy ostatnio, bo był organizowany przez Operę na Zamku casting do projektu, bo nawet nie wiem, czy to spektakle nazwać, bo to będzie dosyć duże przedsięwzięcie, Pajace. Więc może krótko o tym, jak wrażenia po castingu i kiedy się możemy spodziewać jakby finału przygotowań? Te przygotowania już trwają. One trwają już od kilku tygodni. To jest rzeczywiście duży projekt, którego istota polega na tym, że wielkim przedstawieniu Leon Cavalla, Pajace, operze takiej niezbyt długiej, bo nieco ponad godzinę trwającej, bez przerwy, uczestniczy mega chór. Ale nie taki chór profesjonalny, który zbieramy z innych teatrów, instytucji, czy też takich przedsięwzięć chóralnych, już półprofesjonalnych czy profesjonalnych, ale chór kompletnych amatorów, kilkusetosobowy, złożony właśnie z mieszkańców, którzy przyszli do nas, przyjęli nasze zaproszenie. Ja chylę głowę nad odwagą szczecinian i w ogóle... wolą śpiewania, bo mówią, że nie potrafimy śpiewać, że biesiady to tylko la la la. Nieprawda. Mamy ogromną potrzebę śpiewania, tak. Tylko musimy przełamać pewne bariery, które nas tkwią, pewne braki w warsztacie, ale to wszystko wyeliminujemy przez kilkumiesięczne, bardzo intensywne zajęcia warsztatowe, zarówno ze śpiewu chóralnego, jak i z gry aktorskiej. I ten 200-osobowy chór zaśpiewa na dziedzińcu zamkowym. Niezwykłe wydarzenie, jedyne w swoim rodzaju w Polsce, a na świecie to w Como, tylko we Włoszech w 2015 roku było. I do tego jeszcze takie działania street artowe, które będą w 10 miejscach bardzo fajnych Szczecina. I później te korowody artystów z tych 10 miejsc, takie cyrkowo-taneczne, impresje na temat pajaców, spłyną taką jedną rzeką na dziedziniec zamkowy i tam się rozpocznie wydarzenie. Czyli te wszystkie poboczne wydarzenia, czy to wszystko będzie w jednym czasie? Bo się tak właśnie zastanawiałam, jakby czytając na temat pajaców, jak to będzie zorganizowane w sierpniu. Czyli to mniej więcej dzieje się w jednym czasie i później jest jakaś kulminacja w jednym miejscu. Minutkę na ten temat. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy turystami, jesteśmy gdzieś tam na placu Orła Białego i widzimy, o, coś się dzieje, jacyś tancerze, chór, jakiś lalka, szczudlarz, połykacz ognia. Obserwujemy to. To się odbywa paręnaście minut, po czym w zapętleniu będzie się powtarzało, a my w tym czasie z mapką,
sobie peregrynujemy do drugiego miejsca, czyli do trzeciego, do czwartego. Czyli jest szansa zobaczyć wszystko. Absolutnie super. Tak. Obejrzymy sobie 10 miejsc, po czym po obejrzeniu 10 miejsc trafiamy na dziedziniec zamkowy. Tutaj jeszcze trwają rozmowy z donatorami, z płatnikami, darczyńcami, sponsorami, czy jak będziemy ich nazywać. Bo nie ukrywam, że moim wielkim pragnieniem jest, żeby wpuścić mieszkańców za darmo. Ale nie wiem, czy to będzie możliwe, no ponieważ to są działania projektowe, które z góry nam narzucają w pewien sposób, ale ja jestem bardzo upartym człowiekiem i mam nadzieję, że uda mi się przekonać wszystkich, żeby te 1000 osób, które wejdzie na dziedziniec, to nie musiało płacić za bilet. Bo ci, którzy przyjdą 6 miesięcy później normalnie w naszym repertuarze obejrzeć pajace po przeniesieniu na scenę, to już zapłacą za bilet. Tak. Ale to jedno wydarzenie w tym szczególnym momencie, kiedy będzie trochę więcej niż Szczecinianie, tylko w mieście kończą się tollshipy, zaczynają Pyramagic. Magic, tak. Więc mam nadzieję, że to się uda. To trzymam kciuki, panie Jacku, i też liczę na to, że uda się to tak wszystko pięknie zorganizować, żeby Szczecinianie mogli obejrzeć to niesamowite widowisko. Ja bardzo się cieszę, że... No i posłuchać tej przecudownej arii Kania, to jest po prostu, jak się raz posłucha, nawet jak Pavarotti nie śpiewa, to po prostu już człowiek nigdy nie może ominąć opery. I bardzo dobrze. I niech tak zostanie i zapraszamy Państwa serdecznie. Ja się bardzo cieszę, że tyle osób na ten casting przyszło i udało się zebrać ten chór. Ja to jest niesamowite. Pozdrawiam Szczecinian. Dziękuję za spotkanie oraz za rozmowę. Do zobaczenia przy kolejnej okazji. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Moim gościem był Pan Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku. Ja teraz zapraszam na krótką przerwę. Po przerwie kolejni goście.